Cześć, tutaj Justyna Świetlicka, witam Cię w 161. odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii podróży i rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, w jaki sposób dieta wpływa na naszą produktywność i jak możemy poprawić swoją produktywność w pracy właśnie poprzez dietę. W tym odcinku opowiem Wam, jakie składniki wspomagają nasz mózg i w jakich produktach możecie je znaleźć. Na koniec opowiem Wam także, na co zwrócić uwagę, jeśli zamawiacie sobie posiłek do pracy, bo w końcu nie każdy ma czas i ochotę. Przygotowywać te wszystkie posiłki samodzielnie. No i wspomnę Wam też o tym, w jaki sposób wygląda mój lunch podczas pracy i w jaki sposób ja dbam o moją produktywność i jak tę produktywność definiuję. Sponsorem tego odcinka jest aplikacja Smart Lunch, która zdejmuje nam z głowy obowiązki związane z planowaniem i gotowaniem posiłków do pracy. Dzięki Smart Lunch można zamówić sobie zdrowe i zbilansowane posiłki każdego dnia. A jak dowiecie się z tego odcinka podcastu, jedzenie ma ogromny, ogromny wpływ na pracę naszego mózgu i produktywność. O aplikacji Smart Lunch opowiem Wam więcej na koniec tego odcinka. A teraz zapraszam Was do wysłuchania moich wskazówek dotyczących diety dla większej produktywności. Nie wiem, czy wiecie, ale mózg człowieka stanowi tylko 2% całej masy naszego ciała, ale zużywa aż 20% całej energii produkowanej przez ludzki organizm. Jeśli my nie zadbamy o prawidłowe odżywienie, no to skupienie, koncentracja i wysoka produktywność nie będą możliwe. A to są właśnie składowe potrzebne do wydajnej pracy. Ja osobiście uważam siebie za całkiem produktywną osobę i moim zdaniem produktywność to nie jest robienie jak najwięcej i wpychanie w cały swój dzień jak największej ilości zadań, tylko to jest robienie tych rzeczy, na których nam zależy w jak najkrótszym czasie, żeby nie rozwlekać tego na cały dzień i żeby robić to, co Chcemy tak naprawdę zrobić. Ja w przeszłości pracowałam o wiele więcej niż pracuję teraz. Teraz staram się, żeby moje dni pracy były dosyć krótkie. No i ja mam akurat to szczęście, że mam na to wpływ, dlatego, że jestem swoją szefową. Domyślam się, że nie każdy z Was może sobie wybierać godziny pracy od kiedy zaczynacie pracować i kiedy tak naprawdę kończycie swoją pracę. Ale jeśli macie na to wpływ, no to może moje rady wam jakoś tutaj pomogą. Zdałam sobie sprawę, tak chyba po roku prowadzenia własnej firmy, że nawet jeśli próbuję pracować przez 8 godzin, no to jednak nie bardzo to wychodzi, bo pod koniec pracy jestem już po prostu zmęczona i nawet jeżeli Próbuję coś zrobić, to to tak czy siak nie wychodzi. I jak na początku dnia pracy jestem w stanie w godzinę, na przykład, napisać dwie strony tekstu, no to już pod koniec dnia pracy, w godzinę, jestem w stanie napisać, na przykład, pół strony takiego tekstu. Po prostu spada nasza uwaga, spada nasza produktywność i moim zdaniem. Nie ma co na siłę próbować robić tych rzeczy, które sobie na liście rzeczy zapisaliśmy, tylko o wiele lepiej jest dobrze zaplanować swoją pracę i na przykład w tym czasie, kiedy jesteśmy najbardziej wydajni, najbardziej produktywni, robić te rzeczy, które dużo od nas po prostu takiej wydajności, skupienia wymagają. A na resztę czasu, na drugą część dnia, zostawiam sobie takie um, zadania, które nie wymagają ode mnie aż tak dużo skupienia, na przykład odpisywanie na wiadomości na Instagramie. To jest akurat proste i przyjemne, i mogę na to odpisać, nie potrzebuję się bardzo wysilać. Ale na przykład napisanie jakiegoś ważnego newslettera, skryptu czy scenariusza do nowego odcinka, to akurat zostawiam sobie na początek dnia. I ja staram się pracować mniej, ale wydajniej i w skupieniu. I tutaj te posiłki, akurat u mnie, grają dosyć dużą rolę. Pewnie też zauważyliście, że jak na przykład zjecie taki obfity obiad, no to tak później. Nie za bardzo chce się pracować. Albo jak na przykład zapomnicie o posiłku i pracujecie przez kilka godzin, no to później jesteście na maksa rozdrażnieni, i już tak w ogóle nic nie ma znaczenia, praca nie ma znaczenia, dlatego że trzeba po prostu zjeść się w tym danym momencie. No i dlatego moim zdaniem. Nie warto, nie warto lekceważyć jedzenia, jeśli chodzi o naszą produktywność, bo często w produktywności jacyś eksperci radzą nam, nie wiem, wstawać o piątej rano albo używać takich i takich aplikacji. I tak, to wszystko może być istotne. I może nam pomagać, ale moim zdaniem kluczowe będzie tutaj też jedzenie, w jakich momentach będziemy jedli i co będziemy jedli. Jeśli chodzi o taki mój przykładowy dzień pracy, to ja pracuję w takich blokach czasowych. I po mojej porannej rutynie, o której już Wam opowiadałam, więc nie będę tutaj powtarzać, możecie posłuchać odcinka dotyczącego budowania nawyków. Tam opowiadałam trochę więcej. Ja po mojej porannej rutynie, jest to około 8, 8.30, mam pierwszy taki blok czasowy, w którym staram się zrobić taką najważniejszą e, część pracy. I na przykład dzisiaj, e, przed śniadaniem, w tym pierwszym bloku czasowym stworzyłam. Scenariusz do tego odcinka. Zapisałam o czym chcę Wam tutaj opowiedzieć, wypunktowałam sobie te wszystkie rzeczy, sprawdziłam jakieś tam badania, sprawdziłam nowe informacje i to zajęło mi właśnie jakoś tutaj półtorej godzinki, żeby. Ładnie sobie to usystematyzować. I po jakimś czasie to jest naprawdę naturalne, że nasza energia nam spada, że nasze skupienie nam spada. No i e, ja wtedy bardzo szybko to zauważam, i wiem, że nie ma co na siłę tutaj dalej e, wymyślać. Trzeba po prostu zrobić sobie przerwę, można zrobić sobie właśnie przerwę na posiłek, oderwać się, i później znowu mogę wrócić do kolejnej pracy, więc ja później jem śniadanie. U mnie zazwyczaj na śniadanie jest to właśnie owsianka na płatkach górskich z napojem sojowym, z owocami i z orzechami, no i później znowu wracam do pracy po takim śniadaniu. Później mam kolejny taki blok czasowy półtorej godziny. No i właśnie w tym bloku czasowym po śniadaniu, jestem właśnie po śniadaniu. Nagrywam odcinek podcastu. Nagranie odcinka podcastu to również około godzinki czy, czy półtorej. Robię sobie znowu później przerwę, em, dlatego że właśnie nagranie odcinka podcastu, przynajmniej dla mnie, jest takie bardzo y, wyczerpujące, dlatego że staram się tutaj skupić na 100%, żeby nie robić zbyt dużo y czy e żeby nie mówić zbyt dużo głupich rzeczy no i żeby ten podcast był jak najbardziej zrozumiały, więc później robię sobie przerwę pracuję kolejne godzinka albo półtorej, no i wtedy jem lunch i um, jeśli mam taką możliwość, a staram się mieć taką możliwość, to ja przygotowuję sobie posiłki samodzielnie sobie, czy razem z Ismaelem przygotowujemy posiłki no i teraz akurat Mamy taki czas, że jesteśmy przez tydzień w, w hotelu. Nie mamy domu i nie mamy kuchni, niestety. No i nie możemy przygotowywać sobie tych posiłków samodzielnie. Jesteśmy teraz na Sri Lance. Nagrywam ten, ten podcast właśnie ze Sri Lanki. Jest to nasz pierwszy tydzień tutaj. No i z tego powodu robimy sobie taką dłuższą przerwę na lunch. I ja wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, szczerze mówiąc, że jak chcemy wyjść na lunch, no i my tutaj akurat musimy tak z 15 minut przejść, jeszcze, żeby znaleźć jakieś restauracje na lunch, no to to właśnie tutaj trzeba dojść. Później trzeba poczekać na zamówione jedzenie. E, powiem wam szczerze, że tutaj na Sri Lance yy, nie śpieszą się, <gry> jeśli chodzi o, o przygotowywanie posiłków. W Tajlandii było trochę inaczej. W Tajlandii miałam jakieś takie doświadczenia, że bardzo, bardzo szybko dostawaliśmy y, posiłki. E, a tutaj, tak na, na tej Sri Lance, akurat może w tym miejscu, gdzie jestem, a codziennie staramy się chodzić do innej restauracji i przetestować y, coś innego, to jednak. Ten lunch zajmuje naprawdę dużo czasu. I ja akurat mam ten czas i, i mogę z tego skorzystać, ale domyślam się, że nie każdy ma półtorej godziny, żeby zrobić sobie taką wycieczkę. A jedzenie jednak posiłku dobrego, zbilansowanego, przygotowanego na świeżo to jednak zajmuje trochę czasu i jest super ważne. No, ale właśnie domyślam się, że nie każdy ma tyle czasu, i jeśli mamy kuchnię, i już niedługo będziemy znowu w, mieszkać w miejscu, gdzie będziemy mieć kuchnię, to ja zazwyczaj na lunch, na przygotowanie lunchu, zjedzenie i posprzątanie poświęcam około godziny. Dlatego, że pracuję z domu i im przygotowanie zajmuje zazwyczaj 20-30 minut. I u mnie są to naprawdę bardzo, bardzo proste rzeczy w ciągu tygodnia, czasami jem to samo w kółko, aż mi się nie znudzi, dlatego że zależy mi na tym, żeby zjeść coś zdrowego i pożywnego dla mojego organizmu i dla mojego mózgu, żeby móc dalej pracować też. Produktywnie w skupieniu i żeby to też działało długoterminowo, dlatego że po lunchu to u mnie już raczej takie zadania, które nie wymagają zbyt dużo myślenia. No i u mnie często jest to na przykład tofu z warzywami i na przykład z ryżem albo z makaronem ryżowym. Nie wiem, jest to też jakiś makaron z soczewicą i z warzywami, jest to też jakieś kary z cieciorką i z warzywami. Zawsze jest to jakieś źródło węglowodanów. Teraz mieszkaliśmy przez trzy miesiące w Azji, więc przychodzą mi same takie przykłady właśnie z ryżem i makaronem ryżowym, bo to były właśnie nasze główne źródła węglowodanów. I do tego zawsze jakieś źródło białka. Nie jemy mięsa, więc u nas to jest albo tofu, albo ciecierzyca, albo soczewica. U mnie czasem dodatkowo jajko się też pojawi. No i koniecznie. Jak największa ilość warzyw, i ja też często jem na przykład na deser jakieś owoce. Więc tak wygląda lunch w moim przypadku. No i ja po lunchu, jeżeli mam coś jeszcze dodatkowo do zrobienia, to tak godzinkę, półtorej też pracuję. No ale to jest już taka praca, która staram się tak zaplanować te zadania, no żeby na ten czas po lunchu to nie wymagało zbyt dużo myślenia. Bo jednak um, przez kilka dni pracy, yy, przez kilka godzin pracy w skupieniu, po prostu to skupienie yy, spada. Yy, nawet jeżeli mamy bardzo fajny i zbilansowany, Lunch. Także jeśli Wy macie wpływ na to, w jaki sposób pracujecie, możecie też sprawdzić sobie taki termin, który się nazywa chronotyp. Ja mam nadzieję, porozmawiam wkrótce z jakimś gościem tutaj w podcaście na temat chronotypów, dlatego że każdy z nas... Ma inny czas, w którym jest jakby wydajny, w którym może pracować w skupieniu. No i warto sobie sprawdzić, czy my lepiej działamy rano, czy lepiej działamy po południu, czy wieczorami. Ja jestem akurat osobą, która lubi wstawać rano, na przykład o szóstej, czasem, siódmej i ja najbardziej wydana, wydajna jestem właśnie w tych pierwszych godzinach, dlatego to śniadanie jest dla mnie bardzo istotne um, i zrobienie tych najważniejszych rzeczy na początku dnia, no a później po południu ja to raczej jestem e, zdolna do relaksu i ja bardzo, bardzo wcześnie chodzę spać, zazwyczaj o 21, czasami o 22, więc postaram się przygotować odcinek podcastu na temat chronotypów, bo moim zdaniem jest to szalenie ciekawy temat, ale jeśli macie chwilę, to sprawdźcie sobie, czym jest chronotyp, no i sprawdźcie, jaki chronotyp macie. I też przetestujcie sobie pracę w blokach czasowych. Dla mnie ustalanie priorytetów, tego, co jest najważniejsze na cały dzień, na cały tydzień, dalej praca w blokach czasowych oraz właśnie dobre dobieranie tutaj posiłków w ciągu dnia to są dla mnie takie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o. Produktywność. I dzięki temu ja robię te rzeczy, które mam zaplanowane w pierwszej połowie dnia, odhaczam je sobie, później mogę zamknąć komputer i um, zrobić to, na co mam ochotę robić te rzeczy, które lubię i mogę poświęcać czas na to, co jest akurat dla mnie ważne. Tak, żeby ta praca nie rozwlekała się na cały dzień. Wolę, żeby było właśnie produktywnie i krócej żeby później było więcej czasu na relaks i na korzystanie e, po prostu z dobrodziejstw tego, w jakim miejscu akurat jestem, żeby móc e, po południu, po pracy o 16 pójść sobie na e, lekcję surfingu na przykład, albo na po prostu na sesję surfingu. I w jaki sposób dieta w ogóle wpływa na koncentrację oraz produktywną pracę? Po pierwsze, wiele witamin i składników mineralnych poprawia nasze funkcje poznawcze, pamięć oraz koncentrację. Wymienię wam za chwilę składniki, witaminy, które poprawiają te nasze funkcje poznawcze, żebyście mogli zwrócić uwagę na to, co jecie. I może częściej wybierać akurat te składniki, które będą poprawiały nasze funkcje poznawcze. One poprawiają te funkcje w takim krótkim terminie, ale też w takim długofalowym terminie, jeżeli chodzi o naszą przyszłość i te lata, w których będziemy starsi, dlatego że jeśli w tym momencie zadbacie o swoją dietę, to nie tylko poprawi to waszą koncentrację i produktywność teraz, ale także wpłynie na. Nasze funkcje poznawcze w przyszłości, i naszą dietą możemy zapobiegać demencji, Alzheimerowi i właśnie takim schorzeniom, które mogą utrudniać życie nam i naszym bliskim w momencie kiedy już będziemy starsi. Kolejna rzecz jest taka, że wiele neuroprzekaźników wytwarzanych jest właśnie z udziałem składników pokarmowych. Na przykład. Tryptofan oraz tyrozyna są właśnie takimi aminokwasami które wpływają na powstawanie, na wytwarzanie serotoniny i dopaminy. I to są bardzo istotne neuroprzekaźniki. No i właśnie jeżeli w naszej diecie nie ma wystarczającej ilości białka, nie dbamy o dostarczanie odpowiedniej ilości białka, te neuroprzekaźniki nie mogą być wytwarzane, a one są naprawdę kluczowe, jeśli chodzi o nasze funkcje poznawcze, pamięć i koncentrację. Dalej, niedobór niektórych witamin. Może być odpowiedzialny za obniżenie naszego nastroju i ogólnie za takie gorsze samopoczucie. I nie wiem, jak jest u was, ale ja, jak mam takie gorsze samopoczucie, to nie do końca mam ochotę y, pracować. Ja osobiście bardzo lubię swoją pracę y, i y, zazwyczaj w większości przypadków y, pracuję z przyjemnością, ale mam też dni, kiedy czuję się gorzej. I nie mam ochoty robić rzeczy, nawet jeśli zazwyczaj bardzo je lubię. No i przykładowo, niedobór witaminy D3 ma związek z nasileniem stanów lękowych oraz depresyjnych, więc e, przypomnienie tutaj, że witamina D jest witaminą, którą obowiązkowo musimy suplementować i też. Bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żeby sprawdzić poziom witaminy D w swoim organizmie i wtedy dobrać odpowiednią dawkę, najlepiej konsultując się z lekarzem. No i zaplanowanie śniadania, zaplanowanie sobie lunchu w trakcie naszej pracy sprawi, że unikniemy takiego uczucia ścisku w żołądku, który sygnalizuje nam głód. I często mówi się, że um, jestem um, hangry, z, z angielskiego właśnie głodny i zły. No i, i to nie jest tak, że tylko niektóre osoby tak mają, że jak są e, głodne, to się zaraz robią e, złe. E, I e, Ismael często, często właśnie jest w stanie wyczytać na mojej twarzy, bo nie wiem, ja już chcę iść na obiad, ale on coś tam jeszcze robi, ale jak. Popatrzy na moją twarz, to widzi, że tutaj, że trzeba już iść po prostu na jedzenie, dlatego że zaraz będzie źle. No i to nie jest tak, że tylko niektóre osoby tak mają, ale e, uczucie głodu po prostu sprawia, że my jesteśmy bardziej rozdrażnieni, bardziej poddenerwowani. No i ogólnie wykonywanie takich codziennych obowiązków w takim stanie jest bardziej, e, bardziej trudne, bardziej skomplikowane. Dlatego dobrze jest e, poświęcić trochę czasu, zaplanować sobie to śniadanie, zaplanować lunch żeby nie było tak że jakieś zadanie nas pochłonęło czasami wpadamy w taki stan flow w pracy i to jest bardzo fajne że zapominamy o całym świecie i zapominamy o Posiłkach. Lepiej nie dopuszczać do takiego momentu, bo później nie wiem, zamawiamy coś bez sensu albo wychodzi się do sklepu i kupuje się jakieś nie do końca zdrowe produkty, jakieś słodkie bułki albo batoniki. I czasami po prostu nie ma zdrowej opcji i dobrze jest pomyśleć o tym zawczasu. No i zanim opowiem Wam jeszcze o tej diecie dla zwiększenia produktywności, to pamiętajcie. Że dieta to nie wszystko. Dieta jest niezwykle ważnym elementem, ale trzeba zadbać o wszystkie elementy zdrowego stylu życia, żeby ta dieta mogła naprawdę pokazać swój pełen potencjał. I dla mnie takim podstawowym elementem zdrowego stylu życia jest odpowiednia ilość snu. Um, myślę, że Justyna też sprzed dwóch, trzech lat naprawdę by się zdziwiła, jakby się dowiedziała, że ja wstaję teraz naprawdę z własnej woli o 6 rano i chodzę spać na przykład o 21. Wcześniej chodziłam spać zazwyczaj o północy i bardzo trudno było mi tak naprawdę zlec się z łóżka o 8 rano i mi się wydawało, że poranne wstawanie nie jest dla mnie. Oczywiście, że trudno mi było wstać. Wcześniej o 6 rano, wymusić na sobie to wstawanie o 6 rano, dlatego że chodziłam późno spać. I ja, tak naprawdę, używając komputera, używając telefonu, przedłużałam sobie ten czas. Um, przed zaśnięciem, po prostu, pomimo tego, że już byłam zmęczona, że już zamykały mi się trochę oczy, ale jak siedzimy na telefonie do późna albo siedzimy na komputerze, to naprawdę możemy wytrwać tak o wiele dłużej. Możecie zrobić sobie nawet taki eksperyment, spróbować pójść wcześniej, spać i nie używać telefonów. U mnie w sumie to się tak zadziało trochę przypadkiem i nie planowałam zmieniać tego rytmu dobowego. Ale całe szczęście z Ismaelem mamy taki sam chronotyp. Oboje jesteśmy chronotypowymi lwami, więc lubimy chodzić wcześnie spać i wstawać wcześnie i korzystać z tej pierwszej części dnia. Dlatego, że jak spędzaliśmy wspólnie wieczory, popołudnia bez telefonów, to na przykład o 20.00 jak się robiło już ciemno, bo tutaj w Akurat w tych miejscach, w tych krajach, w których byliśmy, często późno, często zachodzi słońce po prostu około 18, więc o 19 jest już ciemno. No i jak jest już ciemno i nie używasz telefonu, to my się po prostu robimy, śpiący. I wcześniej próbowałam na siłę przedłużać po prostu to siedzenie przed telefonem, siedzenie przed komputerem, żeby nie chodzić tak wcześnie spać. A teraz jak czuję, że ziewam, zamykają mi się oczy, kładę się do łóżka, zasypiam, no i później sama naturalnie wstaję o 6 rano. No i w tym momencie osobiście wolę właśnie wstawać wcześniej. Czuję się po prostu bardziej wypoczęta i chodzić wcześniej, spać i sypiam zazwyczaj 8 godzin, czasami, czasami 9 godzin, w zależności od tego, o której się położę. I tutaj, akurat na Sri Lance, to jest bardzo dobre, dlatego że plaża, przy której jesteśmy. Jest oblegana przez surferów i my wstajemy o 5.30 i o 6 rano jesteśmy już w wodzie. No i przez przynajmniej pierwsze 30 minut mamy ten ocean tylko dla siebie. No a później około 7 rano wszyscy już przychodzą do wody. No i my wtedy wychodzimy. Także odpowiednia ilość snu jest tutaj kluczowa. Sprawdźcie sobie te chronotypy. Spróbujcie odłożyć telefony na godzinę przed zaśnięciem. Będzie Wam się lepiej spało, i warto wtedy też może poczytać na przykład jakąś książkę. Więc sen postawiłabym tutaj naprawdę na pierwszym miejscu, jeśli chcemy być produktywni. Dalej mamy też aktywność fizyczną, która jest też nieodłącznym elementem zdrowego stylu życia. Ja w tym momencie mam jogę oraz surfing, i Was też zachęcam chociażby do robienia. Krótkich spacerów. Mam nadzieję, że spacerujecie, słuchając tego podcastu. Dalej warto też dbać o taki dobrostan psychiczny i redukcję stresu. No i oczywiście o zbilansowaną dietę. Jeśli zadbacie o te elementy, to Wasza produktywność, Wasza koncentracja i funkcje poznawcze na pewno się podniosą. I teraz opowiem Wam bardziej szczegółowo o tym, jak taka dieta dla produktywności powinna wyglądać. Em, zaczęłabym od tego, co pominęłam, jak ostatnio dawno temu, nie wiem, rok, półtorej roku temu, em, też nagrałam odcinek podcastu pod tytułem Dieta dla mózgu. I tam nie wspomniałam o uważności, o uważnym jedzeniu i jedzeniu tego, co lubimy. Uważam, że to jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, kiedy posiłki jedzone są przy biurku, przed komputerem, w ogóle bez takiej uważności, bez skupienia na tym co jemy, byle szybciej włożyć pokarm do buzi i zapomnieć, ale jedzenie uważne, jedzenie powoli przegryzając wszystko, co jemy, a nie tylko bezmyślnie wyrzucając ten pokarm do, do naszego żołądka, sprawia, że sygnał sytości szybciej po prostu do nas dociera i my zdajemy sobie sprawę, że okej, okay, najedliśmy się i możemy teraz wrócić do jakichś tam czynności, które przerwaliśmy. No i jeżeli będziemy jeść wolniej i uważniej, to jest też szansa, że że się nie przejemy, że nie zjemy aż tak dużo, bo też um, te sygnały sytości, hormony odpowiedzialne za sygnały sytości, one potrzebują trochę czasu, żeby wysłać nam, nam ten sygnał. To nie jest tak, że my zjemy posiłek i od razu, w tej samej sekundzie już wiemy, ok, jesteśmy najedzeni, tylko my potrzebujemy tak czasem nawet 15-20 minut, żeby dostać te sygnały. Dlatego warto zrobić sobie. Prawdziwą przerwę, e, zamknąć komputer, odłożyć telefon. Fajnie byłoby, jak można w ogóle ten posiłek zjeść z kimś. E, może w pracy e, zamawiacie wspólnie posiłki albo macie jakieś wspólne miejsce, gdzie, gdzie to jecie. Ale warto jest jeść uważnie i warto jeść to, co lubicie. Warto jest zadbać o czy przygotowanie tych posiłków, czy zamówienie czegoś, co lubicie. Bo w momencie, kiedy my też jemy cokolwiek. To później dopiero przychodzą nam znowu jakieś zachcianki, dlatego że nie poczuliśmy takiej satysfakcji z jedzenia. No i znowu może się pojawić sytuacja, w której jemy po prostu więcej niż wynosi nasze zapotrzebowanie, niż tak naprawdę nasz organizm potrzebuje, dlatego że wcześniej wrzuciliśmy po prostu w siebie jakieś jedzenie, nawet tego nie zauważyliśmy, nie dotarło to do nas i nie jedliśmy tego, co lubimy. Także chciałabym zachęcić Was do tego, żeby przykładać większą wagę do posiłków, i wydaje nam się, że jest po prostu tyle rzeczy na głowie, żyjemy w ciągłym stresie i w ciągłym pośpiechu. A zjedzenie takiego posiłku uważnie będzie kosztowało nas 10-15 minut, maksymalnie 20. I myślę, że warto zrobić sobie taką przerwę i poświęcić tę przerwę na Zjedzenie w skupieniu i uważnie, a nie znowu przeglądanie mediów społecznościowych. Drugą rzeczą, jeśli chodzi o dietę, o której też moim zdaniem rzadko się wspomina, jest woda. Woda jest właściwie głównym składnikiem naszego mózgu. Nasz mózg składa się głównie z wody, też z białek, tłuszczów i składników mineralnych. Ale właśnie woda jest tutaj głównym składnikiem i pamiętajcie, że już niewielkie odwodnienie będzie zaburzało wasze procesy poznawcze. Także czy to będzie, nie wiem, herbata, czy kawa, czy właśnie szklanka z wodą, czy duża butelka z wodą, niech napój zawsze stoi przy biurku, bo jak wejdziemy w ten stan flow, czy jak będziemy zaaferowani jakimś takim zadaniem, to będziemy o tym po prostu zapominać. Dobrze by było, gdyby ta woda była niegazowana i mineralna i żeby było jej jak najwięcej, jeśli chodzi o te nasze płyny. No ale wiadomo, teraz jest w Polsce zima, w tym momencie kiedy nagrywam ten odcinek podcastu. No i wtedy polecam, czy jakieś herbaty ziołowe, czy zieloną herbatę i jakieś ciepłe napoje, czy nawet zalać sobie. Imbir, wrzątkiem, dodać odrobinę cytryny, tak żeby pić trochę więcej, bo ja wiem, że w momencie, kiedy jest zimno, to nie do końca mamy ochotę pić, na, pić wodę. Także starajcie przygotowywać sobie tutaj jakieś takie ciepłe napary czy herbaty, żeby uzupełniać tutaj te niedobory wody. Kolejny ważny punkt, jeśli chodzi o dietę dla produktywności, to odpowiednia ilość energii. Z jednej strony jest dużo osób, które zapominają o jedzeniu, zapominają o tym, że nasz mózg potrzebuje energii do tego, żeby pracować. Olewają posiłki, dlatego że właśnie praca jest taka ważna, ale w momencie, gdybyśmy może Najpierw zadbali o takie właśnie podstawy tego zdrowego stylu życia i trochę zwolnili to tempo w pracy, to może wtedy ta praca szłaby trochę szybciej, trochę lepiej, bylibyśmy bardziej produktywni, nie popełnialibyśmy tylu błędów. No i można byłoby troszeczkę może zwolnić to tempo. Więc po pierwsze nie zapominajmy o tym jedzeniu i nie spychajmy go na dalszy plan, ale drugim takim błędem, który jest po drugiej stronie tej skali, jest przejadanie się. Jedzenie zbyt dużej ilości energii, więcej niż my tak naprawdę potrzebujemy, i to w momencie, kiedy na przykład jemy zbyt szybko, to po prostu jemy o wiele za dużo, i dopiero później dociera do nas, że o kurde, trochę nas boli brzuch, zjedliśmy zdecydowanie za dużo, więc tutaj można to rozwiązać właśnie takim uważnym jedzeniem i jedzeniem tego, co lubimy. Jeśli lubicie słodycze i macie zawsze ochotę na coś słodkiego po posiłku, to może nie kupujcie całej tabliczki czekolady, ale może jakiegoś małego batonika, albo miejcie dobrej jakości, jakąś gorzką czekoladę, nawet właśnie z jakimś dodatkiem smakowym, żeby mieć na deser, albo na deser spróbować zjeść owoce, żeby nie. Przejadać się bardzo dużą ilością właśnie takich, takiej przetworzonej żywności, żeby nie zjadać zbyt dużo właśnie takich produktów, które negatywnie wpływają na nasz mózg, a właśnie żywność przetworzona żywność bogata w kwasy tłuszczowe nasycone, kwasy tłuszczowe trans oraz właśnie w cukry proste. To jest żywność, która najbardziej tutaj negatywnie wpływa na prasze, pracę naszego mózgu. Także słodycze od czasu do czasu i w małych ilościach są jak najbardziej ok, ale warto tutaj dbać o jakość tych naszych posiłków, bo też często jest tak, że jeśli my jemy. Obiad, który składa się z brązowego ryżu, ciecierzycy, warzyw, jakieś sałatki i jeszcze do tego jakiś owoc, to naprawdę bardzo trudno jest przekroczyć taką ilość energii, którą my potrzebujemy, bo to jedzenie ma po prostu dużą objętość i trudno jest po prostu zjeść tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale jeśli my na przykład jemy um, chipsy albo właśnie jakieś słodycze, słodkie bułki, to w małej objętości taka żywność ma o wiele więcej energii i taką żywność o wiele. Wiele łatwiej jest jeść w dużych ilościach i po prostu przekroczyć tą ilość energii, którą nasz organizm potrzebuje. Więc jeśli postawimy na mniej przetworzoną żywność, będzie nam też łatwiej jeść to tak bardziej intuicyjnie i nie przekraczać tej energii, którą my tak naprawdę potrzebujemy. I dalej myślę, że istotną rzeczą jest ilość posiłków, pory spożywania posiłków oraz jedzenie śniadań. Wielokrotnie już w podcaście mówiłam Wam, ale szybko przypomnę, że jeśli chodzi o ilość posiłków, trzeba to dobrać indywidualnie do naszego stylu życia, bo pamiętajcie, że to Wy macie dopasować dietę dla siebie, żeby to dieta Wam pasowała, a to nie Wy musicie dopasowywać się do jakiejś konkretnej diety. Zastanówcie się, kiedy Wy jesteście głodni. Czy wy lubicie małe posiłki, czy duże posiłki? Czy wolicie zjeść jeden duży lunch, czy na przykład zrobić sobie trzy przerwy w pracy i zjeść mniejsze posiłki? Czy chcecie zjeść od razu przebud po przebudzeniu, czy wolicie zjeść sobie śniadanie po przyjeździe na przykład do pracy? No i wtedy tak naprawdę dobierzcie sobie ilość pory posiłków. I zastanówcie się, kiedy warto spożywać śniadania. Ja osobiście jem trzy posiłki dziennie i staram się stosować intermittent fasting, więc moje śniadanie zazwyczaj jest o godzinie 10. Lunch jem około nie wiem, 14 i kolację o 18. Dlatego, że właśnie wcześniej chodzę spać, więc ta, ta kolacja też jest u mnie dosyć wcześnie. I ja osobiście wolę zjeść większe posiłki, i też nie lubię aż tak często angażować się właśnie w ten proces jedzenia. A w momencie, kiedy my zbudujemy takie pełnowartościowe posiłki i one mają odpowiednią objętość, to em, powinniśmy być nasyceni przez, nie wiem, cztery czasami nawet 5 godzin, ale to dobierzcie sobie indywidualnie i też dobierzcie sobie do ilości przerw, które macie tutaj w pracy. Jeśli chodzi o intermittent fasting i jeśli nigdy nie słyszeliście jeszcze tego terminu, to mam też również cały odcinek podcastu poświęcony na ten temat. No i jeżeli jesteście osobą, która nie lubi jeść śniadań wcześnie rano, to możecie te śniadania sobie trochę przesunąć i Popracować przez na przykład godzinkę, dwie godziny w skupieniu i dopiero później zjeść sobie takie śniadanie, ale bez komputera i bez jakichś tam rozpraszaczy. Kolejny ważny czynnik, jeśli chodzi o tą naszą dietę dla produktywności, to są odpowiednio zbilansowane posiłki. Niezależnie od tego, czy gotujecie sami te posiłki, czy zamawiacie sobie coś do pracy, to możecie zbudować sobie taki zbilansowany posiłek, i warto to zrobić, bo to wpływa też na em, sytość tego posiłku oraz na taką, na glikemię posiłkową. W momencie, kiedy my sięgamy po posiłek, który zawiera bardzo dużo węglowodanów prostych, nie ma tam białka i nie ma tłuszczu, to my szybko dostaniemy taką dawkę węglowodanów, i okej, okay, nasz mózg opiera swoją pracę i czerpie energię głównie z glukozy, ale to nie oznacza, że my mamy mu dawać po prostu dawkę węglowodanów prostych, tylko Lepiej, żeby tutaj skorzystać z takich posiłków, które zawierają i węglowodany, i białko, i tłuszcze, żeby ta energia i ta glukoza uwalniała się po prostu wolniej, uwalniała się przez 2-3-4 godziny. A nie od razu po posiłku, bo też właśnie będziemy dostawać taki pik glukozy szybko, no i zaraz znowu będziemy głodni, będziemy senni, rozdrażnieni, i ta praca znowu nie do końca będzie tutaj wychodziła. Dlatego warto tutaj odpowiednio bilansować posiłki. Jeżeli zamawiacie coś, czy jeżeli sami coś gotujecie, zadbajcie o to, żeby było źródło węglowodanów, czyli na przykład jakiś ryż, kasza płatki owsiane, jakieś pieczywo. Najlepiej, gdyby to były właśnie węglowodany, złożone, żeby to nie, były, nie była na przykład zawsze, nie wiem, zawsze biała mąka, zawsze biały makaron i właśnie makaron ryżowy tylko, ale żeby może sięgnąć po pełnoziarnisty makaron czy nawet makaron ze strączków, żeby miał większą ilość białka, żeby sięgnąć po jakieś płatki owsiane i jakieś fajne pełnoziarniste kasze. Żeby zawsze w tych waszych posiłkach znalazło się jakieś źródło białka. Jeżeli jecie mięso, to jakieś chude mięso, ryba, jakieś produkty takie na mleczne, czy jakieś właśnie chudy ser. A jeśli nie jecie takich produktów, to dalej strączki, tofu, fasola, soczewica, ciecierzyca. Żeby zawsze zawsze w tych posiłkach znajdowało się właśnie białko, no i na koniec źródło tłuszczu. Najlepiej, żeby to były właśnie kwasy tłuszczowe nienasycone, idealnie dla naszego mózgu, gdyby to były kwasy tłuszczowe, omega 3, które znajdziecie właśnie w rybach. No, a dodatkowo można też tutaj dać jakieś orzechy. Oliwa z oliwek czy jakieś inne oleje roślinne, więc koniecznie zadbać o odpowiednio zbilansowane posiłki z trzema makroskładnikami. No i oczywiście obowiązkowo jak największa ilość warzyw, no i na deser jakieś owoce. Jeśli chodzi o białko, to jest ono tutaj. Tak bardzo kluczowe, jeśli chodzi o pracę mózgu, dlatego, że jeden z aminokwasów, właśnie tryptofan, jest prekursorem neuroprzekaźnika który na pewno znacie jest to serotonina i dalej jest tutaj właśnie taki łańcuch który prowadzi do wytworzenia melatoniny i melatonina właśnie wpływa na jakość naszego snu także tutaj ten aminokwas tryptofan i spożywanie odpowiedniej ilości białka jest kluczowe bo to też będzie wpływało na nasz sen dalej aminokwas tyrozyna jest odpowiedni właśnie za powstawanie dopaminy. No i dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem, który odpowiada tutaj za podjęcie działania, za motywacji, za motywację. Także to też jest tutaj kluczowe, jeśli chodzi o produktywną pracę i pracę, która daje satysfakcję. Więc białko Obowiązkowo w każdym posiłku zwracajcie na to koniecznie uwagę, ale też dlatego, że właśnie białko wpływa na sytość naszego posiłku. Więc jeśli robicie sobie jakąś owsiankę, to dodajcie tam do tego skera. A jeśli na przykład w waszych posiłkach, które macie w pracy, nie ma odpowiedniej ilości białka, to na przykład możecie też dorzucić sobie jako przekąskę na przykład skyra pitnego, który też będzie miał około 20 g białka w takiej butelce, żeby zawsze, zawsze to białko znajdowało się w waszych posiłkach. Kolejnym właśnie tym makroskładnikiem, którym chciałam tutaj więcej, o którym chciałabym trochę więcej powiedzieć, są kwasy tłuszczowe nienasycone i omega-3. No i zapotrzebowanie na kwasy tłuszczowe omega-3 osoby dorosłej może być pokryte, jeśli spożyjemy dwie porcje ryby w ciągu całego tygodnia. Minimum raz warto wybrać sobie tłustą rybę morską, na przykład łosoś, sardynka, śledź, makrela. No a kolejnym razem można wybrać sobie jakąś chudą rybę, na przykład dorsza. Jedna porcja ryby to jest minimum 100 gramów dziennie. 100 g w porcji, więc w ciągu tygodnia warto spożyć 200 g ryby. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie spożywacie ryb, bo nie lubicie albo z etycznych powodów nie spożywacie ryb, no to należy koniecznie, koniecznie uzupełnić kwasy omega-3 w dawce minimum 200 mg na dobę. Najlepiej kwasy tłuszczowe EPA i DHA, więc ja osobiście rzadko jem ryby i osobiście suplementuję kwasy tłuszczowe EPA i DHA. I tym trzecim właśnie makroskładnikiem, o którym chciałam powiedzieć więcej, to są właśnie węglowodany. No i pamiętajcie o tym, żeby jeść jak najmniejszą ilość takiego cukru dodanego. Jeśli sprawdzacie składy produktów, które kupujecie, zwracajcie uwagę na ilość cukru. Byłoby idealnie, gdyby kupować nieprzetworzone produkty i dalej budować sobie z tego posiłki i jeść jak najmniej słodyczy, ale pamiętajcie, że jakaś mała ilość słodyczy w diecie będzie ok, żeby to było na przykład po obiedzie jakaś kostka czekolady czy jakiś mały batonik, ale dobrze byłoby przetestować owoce, jako właśnie taka. Opcja po obiedzie zamiast właśnie słodyczy, I jeśli chodzi o takie szczegóły diety dla produktywności i takiej diety dla mózgu, dla koncentracji, to taka dieta byłoby idealnie, gdyby była przeciw. Zapalna i dobrym przykładem takiej przeciwzapalnej diety jest dieta śródziemnomorska. I na temat diety śródziemnomorskiej również był cały odcinek podcastu. Ja mam też e-booka z przepisami, właśnie dla diety śródziemnomorskiej, właśnie z takim jadłospisem. I pokrótce. Jeśli chodzi o dietę śródziemnomorską, to tutaj właśnie taką podstawą są te kwasy tłuszczowe, nienasycone omega-3. Tutaj pojawia się ryba minimum dwa razy w tygodniu. Jest ograniczenie czerwonego mięsa, tak naprawdę do minimum, e, ograniczenie przetworzonej żywności. I Jak największe spożycie właśnie pełnoziarnistych produktów, tutaj strączków, chudego nabiału, jak największa ilość owoców oraz warzyw oraz duża ilość kwasów tłuszczowych, właśnie nienasyconych, której źródłem jest właśnie na przykład oliwa z oliwek. I orzechy. Więc to jest pokrótce w kilku słowach dieta śródziemnomorska, która będzie świetnie sprawdzała się, jeśli chodzi o naszą koncentrację, funkcje poznawcze i większą produktywność. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o Diecie Śródziemnomorskiej, to odsyłam was do tamtego odcinka. Tam razem z Martą tak bardzo szczegółowo, krok po kroku opowiedziałyśmy, w jaki sposób taka dieta wygląda. Teraz opowiem Wam o składnikach, które powinny znaleźć się w naszej diecie w jak największych ilościach, dlatego że bardzo pozytywnie wpływają na pracę naszego mózgu. Pierwszym takim składnikiem są antyoksydanty. Są to substancje, które wiążą wolne atomy tlenu, opóźniają procesy starzenia się komórek, chronią przed demencją starczą, no i ogólnie bardzo pozytywnie wpływają na naszą pamięć. Antyoksydanty znajdziecie przede wszystkim w Kolorowych warzywach i owocach. Jeśli chodzi o warzywa, to szczególną uwagę możecie tutaj zwrócić na buraki, pomidory, brokuły, paprykę, na wszystkie takie kolorowe warzywa też liściaste, takie jak szpinak czy jarmusz. Kolejną, kolejnym bardzo dobrym źródłem antyoksydantów są owoce, też w szczególności właśnie takie bardzo intensywnie kolorowe owoce, takie jak borówki, jagody, winogrona, no ale także cytrusy. Kolejnym bardzo dobrym źródłem antyoksydantów jest Zielona herbata. Możecie też sprawdzić sobie taką sproszkowaną zieloną herbatę macza, która jest bardzo, bardzo dużą która ma bardzo dużą dawkę antyoksydantów. No i także gorzka czekolada o wysokiej zawartości kakao. Tutaj wam polecam na przykład dodawać sobie do owsianek odrobinę gorzkiej czekolady, czy też dodawać kakao do owsianki. Albo właśnie takie surowe ziarna kakaowca. Też są super źródłem antyoksydantów, no i na, nie zawierają zupełnie cukru. Kolejnym składnikiem, który jest bardzo ważny dla pracy naszego mózgu, jest żelazo, dlatego że odpowiada za transport tlenu. Jego niedobór będzie negatywnie wpływać na pracę mózgu, będzie to powodować zmęczenie i, zmniejszo, i taką zmniejszoną wydajność. No i tutaj pierwszy krok Polecam zrobić sobie badania krwi. Warto sprawdzić sobie właśnie ten poziom witaminy D, który wcześniej wspomniałam, ale również poziom żelaza, no i skonsultować z lekarzem, bo jeżeli też często odczuwacie takie zmęczenie, to może to być też właśnie związane z. Zbyt niskim poziomem żelaza. No, i zanim zaczniecie jakąkolwiek suplementację na własną rękę, trzeba sprawdzić poziom żelaza i skonsultować to z lekarzem. Jeśli chodzi o takie dobre źródła żelaza, to oczywiście jest to. Czerwone mięso i wątróbka, ale to są produkty, które um, warto ograniczać w diecie, um, właśnie z tego względu, że um, nie są to najlepsze produkty w diecie przeciwzapalnej. Jeśli chodzi o inne źródła żelaza, to są to na przykład jajka. Produkty zbożowe, pełnoziarniste, zielone warzywa, liściaste, orzechy, kakao i rośliny strączkowe. Także możecie znaleźć też żelazo w innych produktach niż czerwone mięso i wątroba. To żelazo jest trochę gorzej przyswajalne, ale można również dostarczyć sobie odpowiednią ilość żelaza z Takich roślinnych produktów, no i dlatego warto też do każdego posiłku dodawać tutaj świeże warzywa, które są dobrym źródłem witaminy C, żeby to żelazo było lepiej przyswajalne. Ważnym składnikiem też dla pracy mózgu będą witaminy z grupy B, które uczestniczą w syntezie neuroprzekaźników. No i ich niedobory będą skutkowały kłopotami z pamięcią, mogą też przyczyniać się do rozwoju demencji. No i witaminy z grupy B znajdziecie w mlekach oraz jego przetworach, w produktach pełnoziarnistych, zbożowych, no i w nasionach roślin strączkowych. Kolejnym ważnym składnikiem będzie też magnez. Magnez znajdziecie w pestkach dyni, w gorzkiej czekoladzie, w orzechach ziemnych, w nerkowcach i w migdałach. Także tak jak widzicie, wiele produktów tutaj się powtarza, szczególnie te produkty zbożowe pełnoziarniste i rośliny strączkowe i to są produkty, które tak naprawdę powinniśmy spożywać codziennie. Kolejnym też bardzo ważnym składnikiem dla mózgu będzie cholina. Cholinę znajdziecie w Jajkach przede wszystkim i acetylocholina jest właśnie jednym z takich też bardzo ważnych neuroprzekaźników, która właśnie powstaje z udziałem choliny, którą znajdziecie w jajkach. Kolejną ważną witaminą, o której już wcześniej wspomniałam, jest witamina D, która wspomaga prawidłowe działanie komórek układu nerwowego i odpowiedni poziom witaminy D zapobiega y, też zaburzeniom poznawczym, zapobiega demencji. No i witaminę D znajdziecie w tłustych rybach morskich, w oleju z wątroby dorsza, y, w żółtkach jaj, no ale trzeba też pamiętać, że nawet najbardziej zróżnicowana, najbardziej zbilansowana dieta Zazwyczaj jest w stanie pokryć 10-20% takiego rekomendowanego dziennego zapotrzebowania. I jeśli nie przebywamy odpowiednią ilość czasu na słońcu, to konieczna jest suplementacja witaminą D. Ja osobiście. W czasie, kiedy bardzo dużo przebywałam na słońcu, bo mieszkałam chyba wtedy właśnie w Kostaryce i sprawdziłam sobie po powrocie poziom witaminy D, to byłam właśnie w tych takich dolnych widełkach optymalnej dawki, więc to. Ten poziom był ok, ale um, dostałam zalecenie, żeby jednak um, spróbować suplementacji. Także w tym momencie sama, pomimo tego, że sporo przebywam na słońcu, e, suplementuję witaminę D. No i sprawdzę sobie później po powrocie do Polski jeszcze raz poziom witaminy D. Kolejnym też ważnym składnikiem dla naszego mózgu jest witamina E, która jest bardzo silnym przeciwutleniaczem i witaminę E znajdziecie w olejach roślinnych, w orzechach laskowych, w pestkach dyni, w migdałach, w nasionach słonecznika. No i na koniec też bardzo ważna witamina jest, którą jest witamina C no i witamina C wspomaga działanie układu nerwowego, ponieważ przyczynia się do powstawania dojrzewania i sprawniejszego funkcjonowania neuronów, także ułatwia syntezę dopaminy i noradrenaliny, no i kwas skorbinowy dzięki właściwościom utleniającym poprawia pamięć, zdolności uczenia się nasze dzienne zapotrzebowanie na witaminę C to jest 100 mg i zazwyczaj suplementowanie witaminy C jest zbędne, dlatego że zaraz wam pokażę, ile witaminy C znajduje się w poszczególnych produktach. I na przykład czerwona papryka w 100 gramach ma aż 152 mg witaminy C. Wystarczy zjeść 100 g papryki, a to nie jest aż takie trudne, żeby spełnić zapotrzebowanie na witaminę C. Kiwi w 100 gramach ma 95 mg, truskawki 60 mg, no i czarne porzeczki 180 mg. Także jeśli do Waszej diety dorzucicie odrobinę papryki, zjecie sobie jedno kiwi dziennie, będziecie dbać o dużą ilość właśnie świeżych warzyw i owoców, to raczej nie powinniście mieć problemu, z spełnieniem dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Więc, jeśli chodzi o takie właśnie kluczowe produkty dla naszego mózgu, to będzie to na tyle, i tak jak słyszeliście, bardzo często tutaj przewijały się przede wszystkim właśnie strączki, pełnoziarniste produkty, orzechy, warzywa, owoce, oleje roślinne. I to nie są jakieś takie wymyślne produkty, które trzeba zamawiać przez internet, żeby wspomóc naszą pracę mózgu. Tak naprawdę trzeba tutaj zadbać o takie podstawy. A moim zdaniem podstawą będzie to, żeby ten lunch w pracy, to śniadanie też przed pracą, po prostu jeść i zadbać o jakość tego jedzenia. A dopiero później można ewentualnie pomyśleć o jakichś suplementach. Które ewentualnie wspierałyby pracę tego naszego mózgu. No i wiadomo, w idealnym świecie, w którym mamy dużo zasobów psychoenergetycznych, mamy dużo czasu, no i mało stresu, mało problemów, byłoby ekstra, gdybyśmy ten lunch przygotowywali samodzielnie, żeby ten lunch był świeżo przygotowany i żeby można było go po prostu zabrać sobie do pracy. Nie żyjemy często w idealnym świecie i często nie jesteśmy w stanie samodzielnie przygotowywać posiłków. No i jeśli zamawiacie lunch mm, przez jakąś aplikację, zamawiacie sobie coś do pracy czy, czy do domu, nie wiem gdzie teraz pracujecie w tych pandemicznych czasach, czy, czy wróciliście już do biura, czy nie, ale jeśli zamawiacie sobie posiłki, to zwracajcie uwagę na to, co zamawiacie, bo naprawdę w dzisiejszych czasach. Są super opcje jedzenia w restauracjach, są super opcje rzeczy na wynos i naprawdę można zamówić sobie fajny posiłek. Na co zwrócić uwagę podczas zamawiania posiłków? Po pierwsze, obecność trzech makroskładników, o których wspominałam wcześniej: białko, tłuszcze i węglowodany. Jeżeli sprawdzacie opcję, którą zamawiacie, upewnijcie się, że przede wszystkim będzie tam białko. No, i fajnie by było, gdyby tam były tłuszcze roślinne, a niekoniecznie kawałek mięsa, wołowina albo jakieś takie właśnie źródło kwasów tłuszczowych, nasyconych. No i byłoby fajnie, gdybyście też zamawiali jedzenie z węglowodanami złożonymi, żeby tam był na przykład brązowy ryż, jeśli to możliwe, albo na przykład jakaś kasza. To wtedy byłoby idealnie. Jeśli chodzi o sposób przygotowania tych posiłków, no to najlepiej gdyby do tego była jakaś właśnie świeża sałatka, żeby te posiłki były raczej gotowane, a nie smażone, czyli właśnie lepiej nawet niech będzie ryż ugotowany, niż jakiś smażony ryż. Dobrze gdyby to były na przykład jakieś posiłki raczej duszone, pieczone, niż smażone. Bo też często, jeżeli my smażymy w domu, ja, ja też często używam smażenia, ale ja też używam małą ilość tłuszczu do smażenia i to smażenie nie jest na takiej wysokiej temperaturze, no a tam w restauracjach, żeby było smaczniej, często jednak spore ilości tłuszczu wchodzą do tych posiłków. No i kolejna ważna rzecz, żeby tam była spora ilość warzyw i owoców. I nawet jeśli ten główny posiłek, na który macie ochotę, nie zawiera aż tak dużej ilości e, warzyw, no to ja osobiście jak e, jem w restauracjach, to ja dodatkowo zamawiam sobie jakąś taką prostą sałatkę, no a na deser e, owoce. I to też jest właśnie teraz bardzo fajne, że tutaj, akurat na Sri Lance, bo to nie jest aż tak często takie popularne, zawsze w restauracjach można zamówić sobie owoce na deser. I ja bardzo, bardzo to lubię, i zawsze sobie owoce na deser zamawiam. I tak czasami, nawet jak jestem jeszcze tak głodna, i tak nie do końca najadłam się tym posiłkiem. To zamawiam sobie jeszcze właśnie większą porcję owoców. No i jeśli też zamawiacie sobie jakieś posiłki, to ja was bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować jakichś roślinnych opcji. Jeśli nie do końca wiecie, jak ugotować tofu w domu, nie przepadacie może za strączkami i nie wiecie, jak ugotować fasole, soczewice i ciecierzyce, no to może spróbujcie sobie zamówić jakąś taką opcję roślinną, jakiś wegański albo wegetariański posiłek z strączkami zamiast na przykład mięsa. I przetestujcie to, dlatego że właśnie to roślinne białko też będzie bardzo fajną opcją. Jeśli chodzi o dietę dla produktywności, to będzie na tyle. Mam nadzieję, że uda Wam się wprowadzić jakieś drobne zmiany krok po kroku, żeby dieta jak najbardziej wspierała pracę Waszego mózgu teraz, ale i w przyszłości w takim długim terminie. No i na koniec chcę Wam opowiedzieć kilka słów o aplikacji Smart Lunch, która może być interesująca dla pracowników i pracodawców. Aplikacja Smart Lunch służy do zamawiania posiłków dofinansowywanych przez pracodawców. Więc jeśli pracujecie w jakiejś firmie, byłoby ekstra gdyby wasz pracodawca korzystał z Smart Lunch i mógł dofinansowywać wasze Posiłki. I Smart Lunch jest takim narzędziem, które kompleksowo organizuje cały proces żywienia zbiorowego w firmie na terenie całej Polski. Smart Lunch zapewnia możliwość zamawiania posiłków, dostawę oraz rozliczenia. I korzystając z aplikacji Smart Lunch, pracownicy o określonej wcześniej godzinie. Otrzymają zamówione przez siebie danie w szczelnie zapakowanym, opisanym swoim imieniem i nazwiskiem opakowaniu w wyznaczone miejsce na terenie firmy. I pracownicy, którzy korzystają z aplikacji Smart Lunch, w bardzo prosty sposób mogą sobie zamówić danie z ulubionej restauracji, i oferta uwzględnia, bardzo różnorodne potrzeby żywieniowe pracowników, bo można tam znaleźć jakieś dania wegetariańskie, bezglutenowe czy wegańskie. I użytkownik aplikacji ma wgląd w budżet, no i może dokładnie zobaczyć, ile ma jeszcze środków z dofinansowania pracodawcy do wykorzystania w ciągu danego miesiąca, a ile zapłacił z własnych środków, bo można tutaj też zamawiać w modelu mieszanym. Można korzystać z dofinansowania pracodawcy, a jeżeli pracownik chce zamówić sobie jakąś bardziej kosztowną opcję, to można również dopłacić z własnej kieszeni. Aplikacja jest mega prosta w stosowaniu: posiłek zamawia się w pięciu krokach, wybiera się miejsce dostawy, ustawia się konkretną godzinę. Co myślę jest bardzo kluczowe, jeżeli chodzi właśnie o przerwy w pracy i właśnie odpowiednie ustawienie sobie takich bloków czasowych, no i wybiera się restaurację oraz danie. Jeśli e, ty jesteś słuchaczem podcastu i jesteś pracodawcą i szukasz jakiegoś benefitu dla swoich pracowników, to polecam ci serdecznie sprawdzić aplikację Smart Lunch, bo współpracując z tą platformą, nie przejmujesz się organizacją posiłków dla swoich pracowników. Ten proces jest kompleksowo obsługiwany przez Smart Lunch. Na administrację procesu poświęcisz tylko kilkanaście minut w miesiącu, żeby pobrać raporty, do rozliczenia usługi. No i dzięki Smart Lunch zapewnisz pracownikom ciepły, pożywny posiłek w ciągu dnia. No i to bezpośrednio może się położyć, przełożyć na lepsze samopoczucie. Większą produktywność i większą efektywność pracy. I myślę, że warto zaznaczyć, że przeznaczając środki na dofinansowanie posiłków pracowniczych, możesz jako pracodawca skorzystać z ulgi ZUS przysługującej do kwoty 190 zł miesięcznie na pracownika. I na koniec zaznaczę, że korzystanie z aplikacji Smart Lunch jest bezkosztowe dla firmy i bezkosztowe dla pracowników. A rozliczenia za posiłki czy dofinansowywanie zawsze dotyczą tylko realnie wykorzystanych środków. Więc mam nadzieję, że jeśli jesteś pracodawcą, to sprawdzisz sobie ofertę Smart Lunch. Jeśli jesteś pracownikiem, to może podsuniesz stronę z aplikacją Smart Lunch swojemu pracodawcy, bo myślę, że posiłki, jedzenie w pracy jest często zaniedbywane, a jeśli chcemy dobrze wykonywać swoją pracę produktywnie w jak najkrótszym czasie, warto zadbać o naszą dietę. Także jeśli jesteś pracownikiem jakiejś większej firmy, to życzę Ci tego, żeby pracodawcy dołączyli do Smart Lunch, a jeśli jesteś pracodawcą, to polecam Ci sprawdzić ofertę Smart Lunch. Wszystkie linki zostawię w opisie, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. A teraz bardzo, bardzo dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że dowiedziałeś albo dowiedziałaś się czegoś nowego z tego odcinka podcastu i że uda ci się wprowadzić jakieś drobne zmiany w swojej diecie, żeby pracowało ci się lepiej i żeby było jak najwięcej czasu na odpoczynek, relaks i odpowiedni sen. Dziękuję ci jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.